on szczęście ma. Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku chcę wam coś zaprezentować. Otóż u mnie w mieście są wystawki takie, tak zwane gabaryty, jak zwał, tak zwał. No i przejechałem się zobaczyć, co tam ciekawego jest. Szukałem drukarki, bo chcę sobie zrobić urządzenie do czyszczenia monet, takie prowizoryczne. I tak, mam nożyce do cięcia żywopłotu makity. No nie widać ich za bardzo, jest trochę ciemno, bo już jest ciemna noc. Tu mam drugie nożyce, jakieś, nie wiem, może chińskie. Mam dwa odkurzacze i listwę. Listwa mam osiąc, prawda? Także możecie się spodziewać filmów z demontaży. Pokażę to wam, później będziemy sprawdzać, czy to działa. Także zapraszam na odcinek. Kolejny dzień wystawek. Dzisiaj mam uprawioną drukarkę, będę miał rolki do tej maszyny, co wam mówiłem. Mam jeszcze odkurzacz i dmuchawę do liści. No, także co do zobaczenia na warsztacie. No i jesteśmy na warsztacie i pokazuję wam tutaj w świetle, co znalazłem na tych wystawkach. Tak, mam taką listwę, o, z włącznikiem. O, mówiłem wam, że mosiąc jest w środku, a kabel jest obcięty oczywiście. A ja spróbuję pchnąć w nią nowe życie. Ona jest zanitowana tutaj, widać. Ale rozwiercę nity i zobaczymy. Może uda mi się naprawić. Fajna, z włącznikiem, przydatne na warsztacie takie, taka listwa. Dobra, zabieram to, pokazuję wam następną rzecz. Następną rzeczą jest taka dmuchawa do liści firmy NAK. Kabel jest obcięty. No i nie ma tej części, tej rury takiej, co tu wychodzi. A to już pójdzie na demontaż. Tam silnik widać, że jest, coś widać, coś chyba widzicie. No nie wiem, widzicie, jak nie widzicie, to uwierzcie mi na słowo, silnik raczej jest. Dobra, zabieram, pokazuję wam następną rzecz. Następną rzeczą jest taki odkurzacz marki Zelmer Orion. Taką wygląda. Klapka jest, o, kabelek jest w środku, widzicie? Jakiś kabelek. Dobra, kabelek do kabelków. No i tak wygląda ten odkurzacz. A, kabel ma obcięty. Także nawet nie jestem w stanie go sprawdzić, czy działa. No i tak to wygląda. Raczej silnik też jest, bo jest ciężki. Co tu z tyłu mamy? Aha, tu były kiedyś szczotki. Sprawdzimy, czy silnik jest. Raczej powinien być. No jest silnik. Widać tu. Niewydłubany. Dobra, zabieram to. I pokazuję wam następną rzecz. Następną rzeczą jest odkurzacz marki Samsung. O. Tylko tak, kabel też ma obcięty. Teraz wam pokażę. O, kabla nie ma. Tylko coś jakoś tak podejrzanie lekki jest. W środku ślimak siedzi. O. Się uchował jakiś ślimak. To później go do kompostu włoży. Tam się zakopie w jakichś liściach. No niby coś tam widać, że coś tam jest, jakiś silnik. No ale to zobaczymy później. Tak, worka nie ma. Dobra, zabieram to. Ślimak idzie na kompost w liście, żeby się schował na zimę. A ja zaraz wam pokazuję następną rzecz. Następną rzeczą jest odkurzacz marki Zelmer. Ten już jest taki ciężki w porównaniu do tamtego.
I co, patrzymy, co jest w środku. O, jest worek. No i się bałagan zrobił na warsztacie. Ale w worku mogą być drobniaki. Tak, tu już odkurzacz. Tu już silnik raczej będzie. Dobra, zabieram go. Oczywiście kabel też jest obcięty. Widać, widać. Dobra, zabieram go. Zabieram też worek, wysypię z niego śmieci, zobaczę, może drobniaki będą. W worku nic nie było, także tylko bałagan się zrobił na warsztacie, nic więcej. Zamieciemy trochę. O! Już jest lepiej. I wam pokazuję następną rzecz. I tu zaczyna się ciekawie robić. Następną rzeczą są takie o nożyce do żywopłotu. Tylko te są firmy, o takiej firmy ASG Atek. Nie wiem, nie używam takiej firmy rzeczy. Tylko tak, tu już jest ciekawiej, bo jest wtyczka. Wtyczka do gniazdka. Trzeba sprawdzić, czy działa. Zaraz wam pokazuję, tylko muszę tu się chwilę przygotować. Jestem przygotowany. Mam gniazdko. No i dobra, wtykamy, zobaczymy, co to będzie się działo. Będzie bum czy nie? Tak, silnik chodzi, nożyce stoją. Już wam pokazuję. O. Zobaczcie. Teraz już nie działa w ogóle. Także na demontaż idzie. Zabieram i pokazuję wam następną rzecz. Mam też taki kawałek kabla. Wtyczka. Ale te kable te no już się rozpadają. O, izolacja się rozpada. Raczej to tylko na oskrobanie i będzie biała miedź. Się rozpada wszystko, nie? Także tylko do rozbiórki. Zabieram, pokazuję wam następną rzecz. Następną rzeczą będzie to, co was pewnie ciekawi najbardziej. Tak jak i mnie. To jest właśnie te nożyce do cięcia żywopłotu firmy Makita. Nawet są z tą osłoną taką. O, wyciągam osłonę. Mam przygotowane gniazdko. Oczywiście. I zobaczymy, co to będzie z tego. O, nie jest źle. Się nie uruchamia samo jak tamto. O, to ale coś jest nie tak, bo nie wiem, czy widzicie w zdjęciu. Może nie widzicie, ale chodzą. Te noże nie chodzą tak, tylko chodzą tak. O. Także coś jest nie tak. To jest do naprawy. Tu na dole, może z gniazda wyłączę to. O. Tu na dole te śrubki się odkręci. I zobaczę, co tam jest. Może uda mi się to naprawić i będę miał całkiem fajne nożyce firmy Makita. Podaję model, może do góry nogami, ale podam wam UH7020, to jest model tych nożyc. Także spoko. To raczej na demontaż nie pójdzie. Otworzyłem to Makitę, już wam pokazuję, jak to wygląda. Wygląda to tak. Smaru to trochę zebrałem, sporo było. I tutaj jest, już wam pokazuję, śrubokrętem. O, to te kółeczka. Ciężko to wam pokazać tak. To jedno kółeczko na dole, ono jest włożone w połowę tego ostrza noża. Te drugie kółeczko powinno być, druga połówka tego ostrza włożona też w te kółko.
ale jest, no, spadła. Ja już to poprawiałem parę razy i wyskakuje za każdym razem. Obudowa wygląda tak. Tu widać, że jest mocno wyślizgany. Czyli po prostu jest mocno zużyty. Wiecie co? Wydaje mi się, że to naprawiłem. Tak, stwierdziłem, że tu jakoś słabo tak dolega i dlatego to wyskakiwało, bo trochę do góry szło. I dlatego zrobiłem taką blaszkę. Tu ją wkładam pod to i tu w tym miejscu dociska. Tu ją głębiej dopycham do końca do tej śrubki, żeby nie miała możliwości tańczenia i wtedy dokręcam tą śrubkę, czyli tą blaszkę dociskam. Wtedy ona dociska to i to działa. Także sprawne, składam i będę testował na wiosnę. Będę ciął tym żywopłot, to wam jakiegoś shorta wrzucę. Albo opowiem wam, czy to działało, czy cieptałem tym w krzaki. No zobaczymy. Także składam i prezentuję, jak to działa. Dobra, mam wszystko złożone. Zaraz wam prezentuję, czy patrzycie sami, czy działa, czy nie działa. Według mnie działa. No, ale tak jak mówię, prawdziwe testy będą, jak będę ciął jakiś żywopłot. Także według mnie maszyna sprawna. Odkładam na półkę ją. I pokazuję wam następną rzecz. No i ostatnią rzeczą, jaką znalazłem na tych wystawkach, jest moja wymarzona drukarka. Tak jak wam mówiłem, drukarka będzie nie na demontaż, bo tam jest mało rzeczy, ale ona posłuży, bo tam w środku są takie rolki. Rozpadło się. Są takie roleczki w środku. To już może iść na śmietnik. O, to właśnie te rolki. Widzicie? Widać je. One są napędzane tam przez silniczek i one posłużą mi do zrobienia maszyny do czyszczenia monet z wykopek. Takiej prowizorycznej oczywiście maszyny. No i co, z tego miejsca zapraszam do komentowania, subskrypcji, łapek w górę i do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć!